Hello, I'm Patradak and this is Let's Play Mountain Blade Warband. We are the Hrabia Patryk Węgiel and we siege the Zamek Kulmar. So you must like this film or subscribe this channel and watch this film. A zatem bardzo wam dziękuję za ten piękny wstęp. Bardzo się wykazałem moimi umiejętnościami języka angielskiego. I witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Patrodak, a to jest kolejny odcinek z Mountain Blade Warband, jak już wspominałem. Zatem, pamiętamy co się ostatnio działo, jak zamek Kulmar próbowaliśmy zdobyć. Nie udało się, bo nasza piechota jest zbyt ułomna. A zatem, splądrujmy sobie tę wioskę. Czy ja mam coś tutaj? Nie. Splądrujmy zatem wioskę. Wioska, plądrowanie, to jest... kampania wojskowa, dobra, no to oblężymy sobie, splądrujemy sobie wioskę. I będziemy sobie do tej drużyny podróżować. Okej, bierzemy to wszystko, sprzedamy sobie potem to z zyskiem. Myk, 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 myk. Chlebek. Chlebka już, chlebek mamy. Ale kupimy, dobra. I gdzie my mamy iść? Hrabia Delgan. Ilwia. Tu. A, czyli oblegamy Jalen, o ile się nie mylę. Co się stało? Bunduk. Tak, ja też mam nadzieję, że to się nigdy nie powtórzy. Hrabia Delgan? Haringot. A gdzie jest Delgan? Haringot? Jakiś ty brzydki. Zapytać się chcę. Delgan, nasz marszałek. Fedner. Gdzie jest Fedner? Gdzie jest to Fedner? Tu jest Revaran. Fedner. No gdzieś tutaj, bo on był tu. To w jeden dzień to nie mógł gdzieś zniknąć. O, w ogóle sobie poprawię mikrofon, bo pewnie mnie słyszycie jak z dupy. Fedner, tutaj. A zatem dobra, więc płyniemy. Lecimy tutaj. Nakierował się tutaj. Mamy awans niektórych jednostek. Nizar ma awans, więc... Nizar, ty siła. Strzelanie z konia. Kiedyś ci tam ten łuk kupię. Rodzki kusznik na szkolnego kusznika i tyle. Okej. Okay. A ktoś mnie zrobił w konia. O! Pomóżmy tym łowcom głów w zabiciu tych wrednych barbarzyńców. Dawno nie było w sumie Mountain Blade'a, muszę sobie przypomnieć jak się biło. Ale spokojnie, ja jestem pro w tej grze. Nie ma lepszych ode mnie. Ile ich tu jest? No, to oni tak całkiem potężnie uzbrojeni, no nie powiem, ale... No proszę. No moja pika zwana... nawracaczem, misjonarzem tutaj i moja husaria złożona z rycerzy spadiańskich po prostu ich zniszczy, zmiażdży, zdegraduje. O! No kurde. Per. I kurde. No, umieraj. Kurde. No gdzie oni wszyscy są? Nieważne. Pokonałem ich to tak całkiem srogo. Dziękuję wam za pomoc, nie ma za co, ziom, ja biorę tę szóstkę i biorę hajs. Kto? Beszadur. Beszadur na szósty level. Siła ważna jest. I broń jednoręczna, muszę się podrapać. Okej, okay, mamy tutaj coś jeszcze, piechurów, okidoki. No i zrobił mnie w wała, że tak powiem. Może on dalej pod tą Ilwą jest. Albo nie. Ale spróbujmy do Jalen. Spróbujmy uciec. Żeby posprzedawać ten cały staw. Oni myślą, że mnie pokonają. Śmieszne. Ja was się nie boję. Jakbyście mieli łuki. Albo broń palną. Jak w ogniem i mieczem czy coś. No to bym się bardziej bał.
Proszę umierać. Wow, ciachnął mnie. Bam, 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 bam. Coś jeszcze? Halo? W ogóle się wyprostuję, bo to tak nieelegancko, że tak zgarbioni siedzieć. Coś się popsuło. A, chyba już wiem, gdzie ten łamaga jest. Słyszycie ten plusk? Już wiemy, gdzie on jest. Tak myślałem. No, chodź! No, on faktycznie mógł nam, kurde, cały nasz nikczemny plan zepsuć. Sprzedajmy ich własne wyroby. Tak się działo, tak to jest z tą gospodarką. Najpierw swoje własne ziemie plądrujesz, a potem sprzedajesz to wszystko z zyskiem. Czasy są ciężkie. W ogóle to... hełm skrzydlaty. Nie każdy może... ten hełm sobie wezmę. Nie każdy może sobie na to pozwolić. To jest tylko dla wybranych. Mam jakieś rękawice. No to dobra. 2000. Okej. Okay. Handlarz bronią. Mamy tu jakiś półtora ręczny. Nie, mamy same dwuręczne albo jednoręczne. A, ci rodosy biedni. A, już myślałem, że rolmak. Okej, okay. Zatem tawerna. Biednie. Dobra. Zatem. Mógłbym to zacząć oblegać, ale no. Z tyloma ludźmi. Rozejm Swadia i Wegirów dobiegł końca, okej. O! Książę Kurnilas! O, chodź tu! Jak ja cię dopadnę! Książę Kurnilas, poddaj się lub ginni! Już umarli! Oni już umarli! Widzicie tego gościa? On już nie żyje. Ten skrzydlaty hełm... On jest zwiastunem ich śmierci, po prostu. Widzicie, my jesteśmy bardzo husaria. Zamiast skrzydeł na plecach, to mamy skrzydła na głowie. Proszę... Źle skoczyłem. Tak jest! Proszę bardzo! Tak to się robi. To było piękne, to było piękne. O, jeszcze konia im zabił. Tyryry. Dobra, dostał w dupsko. Niech leci. No i dobra, i padli wszyscy. Łącznie z księciem, który padł pięknie od mojej ręki. Tylko Nizar nam padł, niestety. Padł, no kurde jak... Trochę nie pasuje do określenia, ale jest czarny to może. Można go tak nazywać, bo jest czarny. Kusznik szkolony i tyle. Szkoda. Dobra, no to co? No nie wiem, gdzie jest ten hrabia Delgan. Burlgern. Chwila, ale to kiedy ty to? A to czerwiec, a tu lipiec jest. No dobra, no to nie wiem, gdzie lecimy. Do Velukki. Się musimy dowiedzieć, gdzie ten pajac jest. Przyjmuję ofertę. Tu się biją, tu się nawet nie angażuje, za mało ludzi. O, w Velukce nikogo nie ma. W zamku Eregorn jest hrabia Rhys. Sallorda. Hrabio, gdzie jest nasz marszałek? A, spoko. Bierz go. Zapytać cię, gdzie jest hrabia Delgan? Nieopodal miejscowości Velukka. Przecież dopiero co tam byłem. O, ja pierdzielę. No, oj. Są, znalazłem ich. Hrabia Haringot, Rafal. Tutaj się bije ktoś z kimś. Powiem, że Akkam z Frankisem, czyli jakoś tak. Franchisem. Ojej, jaki las, ale damy radę.
O, rzeka. Nie, to nie dla nas. To nie dla nas. A już może być. W ogóle Kyrgici tu są. Kyrgici się biją z rodokami? Dobrze wiedzieć w sumie. Tam. Te drzewa... Idiota. Te drzewa nie... Nas nie powstrzymają przed wielką ofensywą. Proszę bardzo. Co ty myślisz, że ty mnie zabijesz? Co śmieszny jesteś. Umieraj. Kurde, nic nie widzę. No, umarł. Proszę mi moją pikę podnieść. Nizar. Idioto. Dobra, padli. Niszczymy ich wszystkich. Okej, brak strat, tutaj ci się. O, fajnie. A, osiągnięta limit, super. A w ogóle, ten hełm mam. Komu ja mam go dać? Jeremus ma. Nizar ma czapkę. Borka Beszedur ma. Dobra, Nizar masz, bo ty jeździsz na koniu, to by się bardziej przyda. Masz. A. Jesteś za słaby, żeby go podnieść. Znaczy w ogóle nosić. Bunduk. Wolę cię mieć w pobliżu. Chryste, lejsem sobie. O, Bunduk, będziesz mieć taki. Będziesz mieć hełm. Ładny taki. Przyjemny, sympatyczny. A zatem. Tu jest hrabia Rafa. Gdzie jest nasz Delgan? Hrabia Montyver. No spoko. Czemu nieudane? No ludzie, no. No nie moja wina, że on się chowa gdzieś. Jezus Maria. Dobra, lećmy oblegać zamek Almera. To jest jedyny zamek, który... Chociaż mamy szansę oblec. Mamy 12 minut. Uczta. Walić uczty. O, przez nikogo nie broniony. Proszę bardzo, zaraz sobie. Kurde, mam jakąś tendencję do garbienia się. Ale może jak będę siedzieć tak, to będzie wygodniej. No rozpocznij oblężenie drabiny. Drabiny, panie, drabiny to. Drabiny to spoko. Szturmy! Szturmgewehrl! Proszę mi tu miecz i tarcza. Tarcza szmato! Ta tarcza migdałowa jest bardzo fajna. Ja ją na początku gry chyba odniosę. Ale nasz hrabia to jest po prostu... A, w ogóle mamy tam trebusz, z niego nie korzystaliśmy. Nie no, tutaj jakieś walnięcie było, chyba bramę wywaliliśmy. Szkoda, że pod górkę. Ale w sumie, no... Szkoda, że pod górkę, ale tak się budowało zamki, no, na górkach. Się wyrównywało potem wzgórze. I się potem miało. Ale oni nie mają prawie kuszników, a jak już mają, to są jacyś ułomni, bo nie umieją w nas strzelać. Dobra, idziemy z tłumem. Na szczęście nasi rycerze są... Mają takie uzbrojenie, że mogą walczyć wręcz, jak zajdzie taka potrzeba. Weszliśmy do środka, czy to oznacza, że wygraliśmy? Beszadur już padł. A to ci niespodzianka. Proszę mnie wpuścić na to! Włazimy, 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 panowie! Mam te skrzydła, kurde, na kasku, to chyba wiedzą, że to ja. Ale we mnie nie strzelają. Proszę mnie tu nie wypychać z tego. W ogóle niedługo, niedługo. W tym roku ma wyjść... podobno ma wyjść Bannerlord, czyli Mountain Blade 2. Mam nadzieję, że się pojawi na moim kanale. Jak ty tu wyszedłeś? No, idioto. Zabić go. Zabić, zdusić, zmasakrować. Tutaj są jacyś asasyni, kurde, na dachach. Gdzie? Szczelają we mnie. No, strzel sobie. O, przybyli nowi wrogowie. Dobra, ale zdobędziemy ten zamek. Jak Boga kocham. Nie ma. Prawie skopa dostał. Dobra, padł. Czy ktoś tu jeszcze szczylo? Tam się szczylojo. I tu się szczylojo. Ale tu za bardzo się szczylojo, żeby ja tam wchodził.
Dobra, wyjmijmy zatem nasz topór, którego bardzo rzadko używamy. Nie wiem w sumie czemu. A, pewnie dlatego, że nie mogę za jego pomocą korzystać z tarczy, ale to szczegół. A, ale on jest potężny. Przyszła wasza śmierć, baby. Myk. Przecież ja mam premię przeciw tarczom. Proszę umierać. Proszę umierać, powiedziałem. Czy wy znacie słowo umierać? Znacie w ogóle takie długie słowo? Zawsze możecie ginąć, zdychać. Ale ja próbuję być elokwentny. No, trochę ich tak wyrzynamy. Wow! O! Trafił nas w powietrzu. A to żmija. Dobrze, że mamy jako taką tarczę. Znaczy ten, zbroję. Tarczę w sumie też. Ojejejej. Dobra. Sama tarcza, a co? Ojej. Ty, staruszku, już mogłeś iść na emeryturę. A nie tutaj się bić z młodymi. Na szczęście już ja sam wyczyściłem te mury. O, moja tarcza. Sam wyczyściłem mury, dzięki temu no już nie mamy takich problemów. Jako takich. Tam chyba się jakiś ostał. Albo mi się wydaje. Nie wiem, czy ja mam zamiar tam chodzić. Chociaż. Czemu nie? Co ty, rycerzu, robisz? Aha. Siłujesz się na wzrok z tym kolesiem. W sumie. Ustawił się w takiej pozycji! Brawo. Brawo, rodak. Brawo ty. Brawo ja. No i on tam się zbagował, no. No pff. Tak się nie robi. Co my mamy teraz zrobić? Tam się biją z jednym. Go dopaść nie mogą. Dobra, ale zrobimy to tak. Tutaj wejdziemy, o. I... nie! Dobra, on się zbagował, to zrobię tak. Brawo ja. Zamiast Ctrl i F4, który powoduje, że koleś się ogłusza, bo on był zbagowany, no jego, do niego się tam nie dało podejść. To ja, jak idiota, wcisnąłem Alt i F4. Warto wiedzieć, że dalej to działa. Zatem ja już przejmę ten zamek, bo on był przejęty, tak? Ja już go przejmę poza nagraniem, a ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, trzymajcie się i cześć.